Cześć wszystkim, witam w kolejnym materiale na kanale, a dzisiaj witam Was za kierownicy i teraz uwaga, Renault Megane Grand Tour E-Tech 160 Plug-in Hybrid RS Line. Jeśli zainteresowało Cię, co ja w ogóle przed chwilą powiedziałem, jak to jeździ, czy warto w ogóle zainteresować się takim samochodem i ile on kosztuje, zapraszam na test. Ale zanim zaczniemy, standardowo chwila dla partnera kanału, czyli firmy Car Vertical, dzięki której wszystkie osoby zainteresowane nabyciem używanego samochodu, na przykład Renault Megane, mogą w bardzo prosty sposób, bez wychodzenia z domu, sprawdzić egzemplarz, którym są zainteresowane. Co wystarczy zrobić, żeby prześwietlić taki samochód? Otóż wystarczy pobrać raport ze strony carvertical.com, z którego dowiecie się, czy samochód, którym jesteście zainteresowani, nie był na przykład skradziony, czy nie był bity, czy przebieg nie był kręcony. Te i wiele innych informacji zdobędziecie łatwo, szybko i przyjemnie, a teraz możecie zrobić to jeszcze taniej, ponieważ dla moich widzów Car Vertical przygotował 10% zniżki. Wystarczy wejść w linka, którego macie w opisie do tego filmu, reszta dzieje się sama. Także pamiętajcie, aby zawsze być czujnym, nie dajcie się oszukać i zróbcie wszystko, aby Wasz wybór był jak najlepszy. A teraz przechodzimy do testu. Zaczniemy sobie od szybkiego rozwikłania tego, co ja powiedziałem na wstępie, czyli nazwy tego samochodu. Renault Megane, wiadomo, Grand Tour to oczywiście kombi. E-Tech, plug-in hybrid, zdradza nam oczywiście to, że mamy tutaj prąd. W tym wypadku jest to hybryda z możliwością ładowania z gniazdka. A RS Line to oczywiście wersja wyposażenia. No nie jest to niestety prawdziwy RS, na taki przyjdzie pewnie czas, ale póki co mamy chociaż okazję pocieszyć się wyglądem, bo dokładnie tym jest RS Line. I przechodząc do konkretów. Ja testowałem już Megankę z dieslem pod maską, ale był to pełen test modelu, także nie będę wszystkiego mówił drugi raz, bo nie miałoby to sensu. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to gdzieś tu wyświetla się link i karta do tego filmu. A dziś skupimy się na wersji, którą mam tym razem, czyli wersję hybrydową. Co my tutaj mamy pod maską? 1.6, czterocylindrowe, wolnossące, 91 koni. Nie brzmi to oczywiście powalająco, no ale mamy dodatkowe dwa silniki elektryczne. W zasadzie jeden, najważniejszy, dysponujący mocą 67 koni mechanicznych albo 66, bo to różnie się podaje. I drugi generator mocy, który w zasadzie służy tylko do pomocy przy ruszaniu czy pomaga w obsłudze wyświetlaczy i tak dalej. On jest takim po prostu wspomagaczem. Łączna moc to 160 koni mechanicznych. Pewnie chcielibyście też wiedzieć, ile my tu mamy newtonometrów. Otóż ja też chciałbym to wiedzieć, ale Renault nie podaje łącznego momentu dla tych wszystkich silników. Podobno działa to w różnych momentach różnie, także nie ma takiej jednej stałej wartości, więc jej Wam nie podam, bo nie znam. W każdym razie całość potrafi ten model rozpędzić do 100 km na godzinę w 9,8 sekundy. Jeśli zostaniecie właścicielem takiej Meganki, to pewnie dumą Was to napawać nie będzie, ale też spieszę z uspokojeniem delikatnym. Jak to zwykle bywa w samochodach wyposażonych w silnik elektryczny, wrażenia z rozpędzania i same jazdy są dużo lepsze niż to, co macie na papierze. Tak jest przeważnie, a może praktycznie zawsze, tak jest też tutaj. I chociaż pluginy, co nie jest raczej żadną tajemnicą, powstają w zasadzie w jednym celu i tym celem nie jest ratowanie środowiska, a po prostu możliwość spełnienia norm narzucanych z każdej strony na producentów, jeśli chodzi oczywiście o spalanie, szkodliwe substancje i tak dalej. Ale czego by nie mówić i z jakiego względu, z jakich pobudek te pluginy nie powstają, to mają tę wielką zaletę, że jeśli wykorzystujecie je do takich celów, do jakich powinno wykorzystywać się pluginy, a w tym wypadku jest to zdecydowanie jazda po mieście i w jego okolicach, to te samochody są mega przyjemne w użytkowaniu codziennym. Chociażby z takiego powodu, że jazda tym samochodem jest mega płynna. Każde ruszanie ze świateł, jazda z prędkościami, no przepisowymi, nazwijmy to w ten sposób, jest bardzo przyjemna dla kierowcy, między innymi dlatego, że Megane E-Tech, kiedy może, to stara się zawsze być elektryczny. Nawet jeśli naładowanie akumulatora spadnie praktycznie do zera, to nie jest tak, że tutaj będziecie jechali cały czas na benzynie, ponieważ silnik elektryczny będzie się starał wspomagać właśnie te momenty, kiedy ruszacie, czy gdzieś tam przy przyspieszaniu i dzięki temu ta jazda staje się mega płynna i mega przyjemna. Ile możecie przejechać na samym prądzie? No oczywiście producent podaje gdzieś tam wartości rzędu 60 km, co moim zdaniem za bardzo do zrobienia nie jest. Może ja po prostu nie umiem jeździć i większość kierowców, ale te 40 km, może troszkę mniej, zrobicie.
I tysiąc razy było już o tym mówione, także nie będę tutaj tego rozwijał, dla kogo, po co i na kiedy jest plugin. Dodam tylko, że ładowanie to jest jakieś 3 godziny z wallboxa i jakieś 5 godzin, jak podepniecie się do gniazdka obok telefonu. Najważniejszym natomiast elementem, czy w zasadzie najczęściej wspominanym we wszystkich testach Renault Megane Plug-in Hybrid, przynajmniej tych, które ja widziałem, z którymi się spotkałem i w ogóle w rozmowach na temat tego modelu, jest skrzynia biegów. Ja czytałem to, co mogłem przeczytać na temat tej skrzyni, jeździłem już też nią wcześniej. To, co w zasadzie zapamiętałem najbardziej z tych wszystkich opisów, czy podawanych też przez Renault, to to, że jest to rozwiązanie od lat z powodzeniem stosowane w Formule 1. I to w zasadzie tyle, co mam do powiedzenia. A tak poważnie, jest to skrzynia wielotrybowa ze sprzęgłem kłowym. W jakieś dyskusje techniczne na temat tego rozwiązania ja wchodził nie będę, bo nie będę umiał tego wytłumaczyć, więc nie ma sensu się za to zabierać. Umiem natomiast wytłumaczyć i przekazać Wam, jak takie rozwiązanie sprawdza się w praktyce i po prostu w codziennej jeździe. Otóż, znowu wracając, jak będziecie wykorzystywali ten samochód w taki sposób, w jaki powinniście to robić, czyli będziecie jeździć po mieście, w okolicach miasta, czyli tą Waszą maksymalną prędkością będzie 90-100 i mimo tego, że macie w nazwie RS, ale pamiętajcie też, że tam jest słowo line, czyli RS line, a nie RS, to przy takiej jeździe ta skrzynia będzie jakieś 69 razy lepsza i przyjemniejsza niż skrzynie bezstopniowe. Bardzo rzadko zdarzało mi się, żebym czuł, że ta skrzynia się gubi, że coś szarpnie. Potrafi tak zrobić, ale mega rzadko. Sytuacja zmienia się natomiast, gdy wyjedziecie w trasę, a w szczególności na autostradę i będziecie chcieli albo będziecie potrzebowali pojeździć dynamiczniej, powyprzedzać jakieś tiry, zrobić to jak najszybciej. Otóż tak mocno skracając, ta skrzynia potrafi wtedy zgłupieć. I co najgorsze, nie robi tego w jakichś określonych sytuacjach, ale w bardzo różnych i nie jesteście po prostu w stanie przewidzieć, czy teraz zrobi to za wolno, czy może zrobi to za szybko, nie będziecie wiedzieli o co chodzi, kiedy to zrobi, a skończy się to tym, że być może trzeba się będzie w ten samochód wjeździć mega dłużej, bo ja tego nie wykluczam. Tydzień czasu to nie jest wystarczający okres, aby każdego samochodu nauczyć się na 100% i być może my jako testujący po prostu nie wjeździliśmy się na tyle i mówimy, że jest tak jak jest. A być może jeśli jesteście na przykład właścicielem takiego samochodu, to napiszecie, że po miesiącu potraficie takich sytuacji uniknąć albo się ich nauczyć, żeby je ograniczyć. Ja w każdym razie, mówiąc o swoich doświadczeniach, stwierdzam, że to, co jest w większości testów, w zasadzie większość osób to też potwierdza, że ta skrzynia potrafi zgłupieć, no to też mi się to przydarzyło. Ale w takiej normalnej, typowej jeździe, mamy tutaj kombi, jeśli to ma być samochód rodzinny, będziecie wozili dziecko, będziecie jeździli sobie na co dzień po mieście, do pracy i tak dalej, to w zasadzie tego czuć nie będziecie wcale. Więc moja rekomendacja, mimo tego, że często pewnie przeczytacie, żeby się tej skrzyni bać, to ja powiem pod prąd, wcale się jej nie trzeba bać. W normalnej jeździe jest wręcz bardzo przyjemna. Na co jeszcze wpływa to, że mamy tutaj hybrydę typu plug-in? Po pierwsze, no gdzieś te akumulatory trzeba było zmieścić, także Wasz bagażnik zamiast 521 litrów będzie miał tych litrów 389. Na papierze zauważalnie mniej, w praktyce wydaje mi się, że tego aż tak bardzo nie widać. Pewnie zabrano po prostu miejsce gdzieś pod bagażnikiem. Brzmi to słabo jak na kombi, ale w praktyce jakoś tragicznie nie jest. Gorzej natomiast brzmi to, że mamy tutaj 39-litrowy zbiornik paliwa. Ja powiem szczerze, że odbierając bałem się, że ten zasięg będzie bardzo mały i może to jest dobry moment na przejście do spalania, co w zasadzie w takich silnikach jest jednym z najważniejszych elementów. Otóż, mimo tych 39 litrów, ja po odbiorze samochodu miałem tutaj zasięg na poziomie, jeśli dobrze pamiętam, prawie 700 km. Trochę w to nie wierzyłem i faktycznie, jak oczywiście wyjedziecie sobie na szybszą trasę, to nie będzie najoszczędniejszy samochód, jakim w życiu jeździliście, ponieważ po wyczerpaniu prądu i pojeździe w zasadzie w większości na silniku spalinowym, o ile na drogach z ograniczeniem do 90 będziecie mogli uzyskać fajne wyniki, gdzieś tam do 5 litrów, może nawet mniej, to na ekspresówkach to spalanie zbliży się do 8 litrów, na autostradzie może nawet do 9, przy troszkę bardziej dynamicznej jeździe. Także tu też wiadomo, że i waga robi swoje, ale no to są takie wyniki, że tak powiem, zbliżone do innych modeli. No cudów nie ma.
2 litry da się osiągnąć, jak naładujecie sobie baterię w pełni, będziecie sobie jeździli gdzieś mniejszymi prędkościami po mieście, to pewnie jest to do zrobienia. Moje średnie spalanie z całego testu, tak jak teraz pokazuje mi 6,2, ale ono też jest na pewno troszkę zawyżone tym moim robieniem zdjęć, gdzieś tam ciągle stawaniem, ruszaniem i tak dalej, ale wynik w granicy 6 litrów myślę, że najgorszy nie jest. Nie byłbym sobą, jakbym się do czegoś mocno nie przyczepił. Otóż audio Bose. Myślałem, że będzie to jeden z najprzyjemniejszych momentów testu, czyli właśnie słuchanie muzyki. Szczególnie, że wiele razy mówiłem też, że to jest jeden z moich ulubionych producentów, Mazda 3 czy CX-30, Stos. I niestety nie jest tak w przypadku tej Meganki. Kombinowałem jak mogłem, no jakbym nie poustawiał, to zawsze mi czegoś brakowało. Ten dźwięk jest w jakiś taki sposób dziwny, nie wiem, przytłumiony. Ogólnie gdybym miał dopłacić tutaj do lepszego systemu nagłośnienia, na co ja Was zawsze namawiam, bo uważam, że słuchanie muzyki w samochodzie to jest jedna z najfajniejszych, najprzyjemniejszych rzeczy i dobrze jak to gra przyjemnie dla ucha, no to w przypadku tego audio i tego systemu Bose bym tego nie zrobił. I jeszcze powoli kończąc, ostatnie parametry, które wpływają na przyjemność jazdy bądź jej brak, to pierwsza rzecz, wyciszenie i ono znowu, jak będziecie wykorzystywać ten samochód do tego, do czego jest przeznaczony, czyli taka codzienna jazda, powiedzmy do tych 100 na godzinę, może nawet 110, może nawet do 120, to wyciszenie jest bardzo w porządku, mnie tutaj nic nie przeszkadzało. Przy szybszej jeździe autostradowej, gdzieś przy tych szybszych prędkościach, próbach dynamicznych, przy wyprzedzaniu i tak dalej, mogłoby być troszkę lepiej. To tutaj bym się może troszeczkę przyczepił, ale ogólnie jest ok. I ostatnia rzecz, na którą Wam zwrócę uwagę, fotele. One wyglądają świetnie w wersji RS Line. Są takie, powiedzmy, w pewien sposób kubełkowe. Bardzo dobrze trzymają, mimo że to oczywiście nie jest samochód sportowy. W żaden sposób do tego nie prowokuje, no bo jak mówiliśmy, nie ma czym. To dzięki fotelom możecie się troszkę poczuć właśnie tak jak w samochodzie ala sportowym. Tylko pamiętajcie, to, że Wam jest wygodnie, jak sobie wsiądziecie, jak pojeździcie gdzieś na jeździe testowej, to nie znaczy, że tak samo będzie dla drugiej osoby i przede wszystkim w jakiejś długiej trasie. To, do czego Was namawiam, weźcie żonę czy kogoś, kto będzie z Wami jeździł na dłuższe dystanse i dokładnie to zróbcie. Pożyczcie ten samochód na weekend, pojedźcie gdzieś dalej. I dalej to nie jest 200 km, tylko przejedźcie, nie wiem, 500, 600. Zobaczcie, bo to jest bardzo ważny aspekt. Coś, co może w bardzo pozytywny sposób wpłynąć na Wasze odczucia z codziennej jazdy tym samochodem, ale może też wpłynąć w sposób negatywny. I żeby się tak po prostu nie stało, przejedźcie się dalej na tych fotelach z kimś, kto będzie z Wami tym samochodem jeździł. Taka moja rada, zapamiętajcie to i nie zróbcie błędu, żeby tego po prostu nie przetestować. Super fotele, ale na pewno nie dla każdego. I ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, o której trzeba powiedzieć, to zawieszenie tego samochodu i to, jak fantastycznie on potrafi przejeżdżać po nierównościach, po prostu jaki komfort daje to auto. To jest dla mnie jedna z najważniejszych rzeczy w tym modelu. Mimo że znowu, tak jak już mówiłem wielokrotnie, te dwie literki RS, a samochód zdecydowanie nastawiony na komfort, a nie na sport. I może nie będę używał stwierdzenia, że przejeżdżanie po dziurach czy nierównościach jest jakąś przyjemnością, ale niedaleko do takiego stwierdzenia. Naprawdę, no wiadomo, francuskie auto, ale robi to świetnie. Kapitalny komfort jazdy to jest coś, co ja zapamiętam z tego testu. No dobra, na koniec coś, co jest przeważnie najbardziej kontrowersyjną częścią, czyli ile to kosztuje. Otóż cennik Megane E-Tech zaczyna się w granicach 132 tysięcy, wersja RS Line to już będzie około 145 tysięcy złotych, nawet troszkę więcej. Cena jak za kompakt oczywiście kosmiczna, cena jak za kompakt z prądem, po prostu plug-ina. Taka jak wszędzie, te ceny są mocno do siebie zbliżone. Także myślę, że osoby, które są faktycznie zainteresowane takimi samochodami, takimi wersjami, muszą liczyć się z takim wydatkiem. Czy warto tyle zapłacić? Nie mam pojęcia. Na pewno jest to cena, która ucina bardzo szerokie grono osób zainteresowanych Meganką w wersji plug-in, a z drugiej strony osoby, które chcą już wejść w ten świat prądu i spodziewając się takich kwot, pewnie przerażone nie będą. Ja jeszcze nadal trochę tymi cenami przerażony jestem. No dobra, dajcie znać, co Wy sądzicie na temat tego modelu, jak on Wam się podoba, no bo właśnie, wygląd, też nie wspomniałem. To nie jest proste, żeby zrobić ładne kombi, a Renault się to zdecydowanie udało, szczególnie w tym kolorze. Jak byłem, nie wiem, na przykład na myjni, myłem go, było słońce, to ten kolor wygląda, jakby miał jeszcze ze dwa inne kolory w sobie. Ogólnie mega ładny samochód i te bardzo charakterystyczne światła z przodu, z tyłu. Piękny samochód, moim zdaniem przynajmniej. I czekam na Wasze zdanie. Dajcie znać.
co o nim sądzicie. To tyle dzisiaj ode mnie. Trzymajcie się. Cześć!